Zamek w Lesku to późnogotycki zamek w Dolinie Sanu. Obecnie ośrodek wypoczynkowy. Budowę zamku rozpoczęto w roku 1538 w miejscu wcześniejszego drewnianego zameczku po przeprowadzce kmitów z pobliskiego Sobienia. Zamek był początkową własnością marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity Sobieńskiego Herbusz Reniawa. Punkt widokowy w Polańczyku to jedno z najciekawszych miejsc, z którego możemy podziwiać panoramę Jeziora Solińskiego. Miejsce to znajduje się w sąsiedztwie głównego skrzyżowania w miejscowości i jest łatwo dostępne. Panorama sięga aż po miejscowości Wołkowyja i Solina, niewidoczna jest jedynie wschodnia odnoga zalewu. Przy dobrej widoczności w oddali zobaczymy też bieszczadzkie połoniny, a identyfikację szczytów i miejscowości ułatwi nam panoramiczna tablica ze zdjęciem i oznaczonymi punktami. Można tu też odpocząć i się posilić na przygotowanych ławach piknikowych. Jezioro Solińskie to zbiornik retencyjny położony w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina. Pierwszy projekt zagospodarowania hydroenergetycznego Sanu poprzez budowę zapory wodnej opracował w 1921 roku profesor Karol Pomianowski z Politechniki Warszawskiej, wcześniej Politechniki Lwowskiej. Pierwsze rozpoznanie geologiczno-hydrologiczne w Dolinie Sanu przeprowadzono jednak dopiero w latach 1936-1937. A dalsze prace przerwała II wojna światowa. Nowa koncepcja zabudowy Doliny Sanu powstała w roku 1955 pod kierownictwem inżyniera Bolesława Kozłowskiego. Na miejsce wzniesienia zapory wybrano przeważenie doliny poniżej ujścia Solinki do Sanu, koło wsi Solina. Podczas napełniania zbiornika zatopione zostały wsie Solina, Teleśnica Sane, Chorodek, Sokole, Chriut i duża część Wołkowy. Kilkaset domów i budynków gospodarczych zostało zrównanych z ziemią, nie wspominając o zachwycających cerkwiach, będących symbolem tego regionu. Przybliżona liczba przesiedlonych mieszkańców wyniosła około 3000.
Zbiornik ma powierzchnię około 22 metrów kwadratowych i największą w Polsce pojemność 472 miliony metrów sześciennych. Jezioro ma bardzo rozwiniętą linię brzegową, około 166 km przy średnim stanie wody z lustrem na poziomie 420 metrów nad poziomem morza, z licznie występującymi zatoczkami ujściami strumieni. Maksymalna głębokość zbiornika to 60 metrów przy zaporze. Zapora wodna nad Zalewem Solińskim to najwyższa betonowa zapora wodna, a także największa budowla hydrotechniczna w Polsce. Zapora wodna w Solinie to perła inżynierii ukryta w sercu Bieszczad. Oddana do użytku w lipcu 1968 roku, po 9 latach budowy, stała się najwyższą betonową zaporą wodną w Polsce i kluczową budowlą hydrotechniczną kraju. O jej wyjątkowości świadczy przede wszystkim imponująca wysokość prawie 82 metrów i długość 664 metrów. Zapora waży około 2 miliony ton. Równoważne jest to wadze 40 tysięcy tirów. Objętość betonu wynosi 760 tysięcy metrów sześciennych. Z takiej ilości betonu można by zbudować kilka wieżowców. Budowla ta nie tylko reguluje poziom wody, ale jest również największą elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, stanowiąc istotne źródło energii odnawialnej. Składa się z czterech hydrozespołów i możliwy do wykorzystania spad wynosi aż 60 metrów. W pobliżu monumentalnej zapory powstała elektrownia wodna o mocy 200 MW, która stanowi siłę napędową tego wyjątkowego miejsca. Dzięki wykorzystaniu energii wody spiętrzonej na zaporze, która przepływa przez turbinę, elektrownia w Solinie zamienia naturalną siłę wody w czystą energię elektryczną. Wizyta w elektrowni to fascynująca podróż do świata technologii. Zapora Solińska jest magnesem przyciągającym turystów z całej Polski. Spacer po koronie zapory, eksploracja jej wnętrza, jak również możliwość odbycia rejsu statkiem po jeziorze Solińskim to oferta unikalnego doświadczenia i zapierających dech w piersiach widoków.
i wjechałem w kleksa. Another year, you grown, tongue flown, hair blown. Candles getting crowded, wishing for a cone. Cake stacked high, faucets slap and dice. Make a wish quick, savor the taste, no lies. Homies round the table, bass shaking cables. Hand outstretched, doubts a lot to stable. Party vibes tonight, future lit spotlight. Present moment sweet, tomorrow take flight. Happy B-Day to you. Party till the night through. Wishing liquor flows till the place overflows. Happy big day to you. Living it like we do. Dreams spark and grow under this candle glow. With joy, cheers fill the void. Every hug, every laugh, eternal joy deploy. Set aflame, dare a play button, hit never ending fame. Balloons on helium, opinions way up high. Colors flash, the air rainbows in the sky. Tunes pump, heartfelt vibes on the rise. Love in every beat, rhythm never dies. Przede mną Przemyśl. Zostało mi do Przemyśla około 8 km. Jadę z Medyki asfaltową ścieżką rowerową. No i w Przemyślu kończy się moja przygoda związana jechaniem Polski dookoła. W tamtym roku zacząłem ten projekt, a w tym roku go zakończę. Ostatnie etapy, ostatnie kilometry były naprawdę bardzo ciężkie. Było dużo wzniesień, stromy.
trzeba często podprowadzać ten rower. Nie dało się jechać sekwami. Rower był zbyt za ciężki, żeby pedałować pod takie wzniesienia. Ale summa summarum, dotarłem szczęśliwie do celu. O 19:43 mam pociąg powrotny do Szczecina. Jest okropnie gorąco. Dzisiaj, wczoraj też było. Ciężko się jedzie. Dlatego wystartowałem dzisiaj o godzinie 4:00, żeby jak najwcześniej być w Przemyślu. Ale to już końcówka. Damy radę. Kościół Świętej Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej i przylegający do niego klasztor franciszkanów to kompleks sakralny znajdujący się w Przemyślu przy ulicy Franciszkańskiej. Według tradycji pierwsi franciszkanie pojawili się w Przemyślu w 1237. Użytkowali oni nieistniejący kościół Świętego Piotra przy ulicy Katedralnej. Kościół pod wezwaniem świętej Teresy i klasztor karmelitów bosych w Przemyślu to późnorenesansowy XVII-wieczny zespół klasztorny karmelitów bosych i kościół pod wezwaniem świętej Teresy z Awili. Usytuowany na wzgórzu, jako jedna z najwyżej położonych przemyskich świątyń, obok zamku kazimierzowskiego dominuje w panoramie starej, prawobrzeżnej części miasta. Obok katedry, uważany za najsłynniejszy kościół Przemyśla.
Archikatedra Przemyska to główna świątynia archidiecezji przemyskiej, znajdująca się w Przemyślu przy Placu Katedralnym. Potrójne sanktuarium Matki Bożej Jackowej, świętego Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionego Jana Balickiego. Zamek Kazimierzowski to renesansowy zamek w Przemyślu, na wzgórzu zamkowym, położonym na wysokości 270 metrów nad poziomem morza. Pierwszy murowany zamek został wzniesiony na wzgórzu po roku 1340, za panowania Kazimierza Wielkiego w miejscu drewnianoziemnego grodu, w którym już w początkach XI wieku król Bolesław Chrobry, który zbudował murowaną romańską rotundę i palatium. Pomnik Orląt Przemyskich w Przemyślu upamiętnia młodych polskich obrońców miasta przed Ukraińcami i Rosjanami w latach 1918-1921. Pierwsze inicjatywy upamiętnienia walki młodych przemyskich obrońców poległych pod Niżankowicami pojawiły się krótko po zakończeniu walk. Zabytkowy dworzec w Przemyślu został wybudowany w latach 1859-1860, otwarty 4 listopada 1860. Przebudowany w 1895 roku w stylu neobarokowym. Hol główny dworca zdobią malowane plafony, dzieła Feliksa Wygrzywalskiego i Jana Telani, przedstawiające herby i symbole rzemiosł.